Cześć, witam. Gosia z kanału Tu Czytam i Zuzia z kanału Książka w Podróży nakręciły filmy pod tytułem, to znaczy o tym, czego nie lubią w literaturze, jakichś motywów, postaci. Postanowiłam również nakręcić taki film pod tytułem To nie dla mnie, czyli w książkach. No i oto moje punkty. Pierwszy punkt to jest: raczej nie dla mnie są tematy amerykańskie. Chodzi mi o współczesne Stany Zjednoczone, czy to w beletrystyce, czy w literaturze faktu, a więc seria amerykańska Czarnego to nie leży w kręgu moich zainteresowań. Przeczytałam chyba dwie, a przede wszystkim ten o Missouri, czyli tam były gwałty w miasteczku uniwersyteckim. No i ani wykonanie, no po prostu to nie było dla mnie, rozczarowałam się. A literaturę Stanów Zjednoczonych, jak Andrzej się śmieje, to chyba zatrzymałam się na Hemingwayu. No to jest oczywiście przesada, ale tematy amerykańskie nie dla mnie. Drugie, literatura feministyczna. Do literatury feministycznej podchodzę jak pies do jeża. I nie chodzi mi o tematykę, tylko o to takie stygmatyzowanie, o przypinanie łatki książkom, które, no właśnie, łatki. O, ta książka to jest literatura feministyczna. To tak jakby powiedzieć, o, ta książka to jest literatura strażacka. I mam wrażenie, że wtedy odbiorca, czytelnik, który nie jest blisko z tymi tematami, mówi: o, to książka na pewno nie dla mnie. I wydaje mi się, że ta właśnie kategoryzacja szkodzi tej literaturze i każdej innej, ponieważ właśnie przypinanie łatki no jakoś powoduje, że wielu czytelników się jeży natychmiast, bo to są nie są ich tematy. A muszę powiedzieć, że literatura tak zwana feministyczna, książki, które do tej pory czytałam, to jakoś tak no nie za bardzo zrobiły na mnie wrażenie. Natomiast książkę tę już omawiałam i nie ma ona łatki literatura feministyczna, a moim zdaniem taką jest. I to pełną gębą, bo jest to książka o kobietach, o ich walce, o samorealizację. To są Polki na Montparnasse z Sylwia Ziętek. Jeszcze niejednokrotnie zobaczycie tę książkę w moich filmach, ponieważ na pewno znajdzie się w rankingu najlepszych tego roku. A więc wcale nie miała łatki feministyczna, a naprawdę była świetna. Nie wiem właśnie, dlatego mówię, że takie stygmatyzowanie to mi się nie do końca podoba. Następnie, o, mam zapisane Escobar, czyli narkotyki, kartele, walka właśnie w tym obszarze, to też nie jest dla mnie. Ja już przeczytałam My dzieci z dworca Zoo i Pamiętnik narkomanki i jak na tę chwilę to mi wystarczy. Czwarte. Tematy nie dla mnie, czy gatunki nie dla mnie. To jest fantazy, realizm magiczny w dużych ilościach oraz, zaraz muszę sobie tutaj, alternatywna historia. Co by było, gdyby Hitler przeżył? Jak wyglądałaby i tak dalej? To takie warianty alternatywne też mnie nie kręcą i nie interesują. Teraz piąte, literatura eksperymentalna. To znaczy, czasem mówi się o książce, o, jest piękna, to jest literatura eksperymentalna. Autor eksperymentuje z formą, językiem. No to takie eksperymenty, za takie eksperymenty to ja dziękuję bardzo. Chyba jestem już na nieco, no, zbyt leciwa, albo się już uodporniłam. Za dużo miałam do czynienia z teorią czystej formy Witkiewicza, także eksperymenty nie dla mnie. Szóste. Kontynuacje przez innych autorów. Nakręciłam taki film o kontynuacjach powieści Jane Austen przez inne autorki, czy innych autorów, bo to zawsze jest porażka. Jeżeli macie inne zdanie, to zapraszam do dyskusji i proszę o podanie takich przykładów, które chętnie przeczytam, że jakaś kontynuacja napisana przez kogoś innego jest lepsza albo równie dobra jak te pisane przez
oryginalnego autora. W polskiej literaturze szczytem takiej nieudolności i grafomaństwa jest książka pod tytułem Stanisław i Izabela, epilog legendy, napisany przez niejakiego S.T.P. Wirskiego. Oczywiście jest to pseudonim. Nawiązanie do lalki, Wirski, jak wiecie, był zawiadowcą tej tam kamienicy. No, szczyt, no jak już czegoś powiedziałam, więc raczej kontynuacje pisane przez kogoś innego mnie nie satysfakcjonują. Zapraszam do dyskusji. Siódme. Wojna na sprzedaż. Tak sobie to nazwałam. To znaczy te dziewczyny z Dachau, krawcy skądś tam. No to jest płynięcie na fali i chęć zarobienia pieniędzy, moim zdaniem. A realiów i łagodzenie zła. Bo realiów tam jest co kot napłakał, a temat potraktowany właśnie jako wyduszacz łez. I ósme. Poradniki o życiu. Wypowiadałam się nie tak dawno o czułym barbarzyńcy, nie, czułym, no wiecie o co mi chodzi, tej psycholog pani de Barbaro i powiedzie, o, czuła przewodniczka, przecież mam napisane. I wiecie, że to do mnie nie trafiło. Podobnie jak ta książka, którą otrzymałam w prezencie od rodziny, Elaine Aron, Wysoko wrażliwi, czyli jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza. To doniosła książka, przepraszam, ta doniosła książka pokazuje nowy sposób postrzegania siebie. Pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi. No to jest rekomendacja Johna Greya, autora Mężczyzn z Marsa i Kobiet z Wenus. Zaczęłam czytać. Zaczęłam czytać i po którejś stronie już ta książka mnie zaczęła irytować, więc ją odłożyłam. A więc nie dla mnie, chociaż uważam, że jestem osobą wysoko wrażliwą. Powinnam więc dać szansę autorce. A więc poradniki nie dla mnie. No i punkt dziewiąty, ostatni, to jest tak zwana literatura kobieca, czyli romanse i... To ja... Ale czy tak do końca? Na przykład taka książka, Co się zdarzyło w Madison County. No, właśnie. Ale może film to zrobił i ten tam, Clint Eastwood i Meryl Streep. W każdym razie rzadko wśród propozycji takiej literatury kobiecej zdarzają się takie, które mi się spodobają albo które mnie zachwycą. To są więc tematy, które ja raczej omijam i zapraszam Was do dyskusji. Wspomnę tylko, że zaraz po tym filmie siadam do nagrania innego. Co mi się w literaturze podoba, co lubię w książkach? A więc będzie druga część. A na razie zapraszam do dyskusji. Co Wam się w literaturze nie podoba? Bardzo chętnie przeczytam Wasze opinie. Dziękuję, do zobaczenia.